Gościem Poranka Wnet jest pan doktor praw Tobiasz Bochański. W latach 2019-2023 wojewoda łódzki, w 2023 roku wojewoda mazowiecki, kandydat na prezydenta warszawski, Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wczoraj debata w telewizji, w neotelewizji, tak to my mówimy, czy w telewizji zarządzanej przez likwidatora, który nie został wpisany do KRS-u, ale debata się odbyła z udziałem szóstki, pięciu kandydatów i jedna kandydatka w wyborach prezydenckich. Pan w tej debacie uczestniczył. Pana wrażenia po tej debacie są jakie? Cieszę się, że się odbyła, dlatego że dotychczasowy prezydent Warszawy odmawiał uczestnictwa we wszelkich innych debatach, programach telewizyjnych, na kanałach YouTube'owych i stronił od tego i nie chciał. Wybrał, zarządził jedną debatę, w której weźmie udział właśnie w neotelewizji w komfortowych warunkach. Ja żałuję bardzo, że nie było zgody organizatorów na to, żeby więcej telewizji brało w tym udział. Ja byłem zwolennikiem tego, żeby byli dziennikarze TVP, żeby byli dziennikarze Polsatu, Republiki i TVN24, byśmy mieli pluralizm medialny. Niestety to się nie odbyło, więc ona ma zdecydowanie mniejszy zasięg, ale trzeba też przyznać, że wszyscy bardzo się starali, żeby pokazać, że będzie niestronniczo i bez kontrowersji, no ale uważam, że nie było to jakieś przełomowe wydarzenie kampanii. To nie są czasy na pluralizm. Codziennie się o tym przekonujemy. Będziemy rozmawiać też o tych sprawach, które dotyczą nie tylko Warszawy, ale i całej Polski. Po debacie była dyskusja. Komentatorzy, zarówno dziennikarze, jak i naukowcy, właściwie można powiedzieć jednoznacznie stwierdzili, że pan prezydent Trzaskowski tej debaty na pewno nie przegrał. Uprawdopodobnił zwycięstwo w pierwszej turze. A Bochański, no po prostu taka jest uśmiechnięta twarz tego okropnego Prawa i Sprawiedliwości, bo chce być podobnym do tego, jaka była i jaka jest Platforma Obywatelska, czyli do partii uśmiechniętej, ale nie zyskał tego, co chciał zyskać, czyli nie wykorzystał szansy. Taki był mniej więcej ton tej debaty po tej prezydenckiej, tych komentarzy po prezydenckiej debacie. No i ja jestem zadowolony, jeżeli chodzi o swoje wystąpienie, chociaż oczywiście ja zawsze koncentruję się na mankamentach i staram się być w życiu perfekcjonistą, więc nie mogę powiedzieć, że nie mam czegoś do poprawienia, ale nie zgadzam się z tymi komentarzami. To znaczy, te osoby, które tam się wypowiadały, widać wyraźnie, że głęboko są osadzone w pewnej intelektualnej bańce, to nazwijmy ją liberalną, która sama sobie wymyśliła, jakie jest Prawo i Sprawiedliwość, jaka jest polska prawica. I niezależnie od tego, jaka ona w rzeczywistości jest, to oni już przez te, powiedzmy sobie, metaforyczne, przysłowiowe okulary patrzą i mają teraz problem, kiedy obnaża się ich narrację. I to nie jest prawdą, że Platforma Obywatelska jest partią uśmiechniętą. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje w ciągu tych 100 dni, ale i wielokrotnie wcześniej, czy choćby po katastrofie smoleńskiej, czy w czasie innych wydarzeń przez, powiedzmy, ostatnie 20 lat. Jest to partia, która próbuje się uśmiechać, ale jest wyjątkowo agresywna. Wypowiedzi pana Trzaskowskiego były bardzo agresywne. W każdej odpowiedzi wymieniał Prawo i Sprawiedliwość. On nie umie nic powiedzieć, żeby nie powiedzieć PiS. To jest obsesja. I nie zgadzam się po prostu z tymi recenzjami zaprezentowanymi. Chociaż oczywiście formuła takiej debaty, gdzie każdy ma 60 sekund na odpowiedź w tak obszernych tematach jak edukacja, jak zdrowie, jak bezpieczeństwo, jak światopogląd, nie pozwala na jakieś wielkie retoryczne zwroty i to zawsze ten schemat powoduje, że dla mnie takie debaty nie są ekscytujące do oglądania, bo najciekawsza jest taka konfrontacja w studiu, kiedy można swobodnie rozmawiać, przerzucać się argumentami, kogoś łapać za słówka i szukać logiki i spójności w jego poglądach. No. Taka debata i może do takiej debaty dojdzie w drugiej rundzie, jeśli będzie druga runda. Ja myślę, że będzie, panie redaktorze, druga runda i wszystko,
jeżeli środowiska liberalne tak starają się wszystkich przekonać, na pewno pierwsza tura, wrzucane są nie sondaże, tylko prognozy wyborcze, w którym Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie ma 9%. To wszystko są takie zagrania czasu kampanijnego w stylu przekonania, że Bronisław Komorowski również z pewnością wygra wybory z Andrzejem Dudą. Także myślę, że martwią się faktem, że może być dogrywka. Ja jestem przekonany, że będzie druga runda. Ale jest pan przekonany, ale czy też ma pan takie sondaże, którym pan wierzy, które robi pana, zamawia pana sztab wyborczy, czy Prawo i Sprawiedliwość? No ale sondaże wewnętrzne są od tego, żeby pozostawały wewnętrznymi. Ale pozwalają panu mieć dobry humor dzisiaj o poranku i wierzyć, że wszystko nie zakończy. Ja mam dobry humor, bo widzę pana redaktora, ale... Poza tym, no ja się po prostu nie przejmuję takimi głosami. To ja pana doktora zapytam, jak pan zamknie oczy, pan straci dobry humor? Nie stracę. Znaczy ja się nie przejmuję tymi głosami, tymi artykułami. Gdybym ja miał wyrabiać sobie swoją samoocenę albo pogląd na rzeczywistość na podstawie artykułu w Gazecie Wyborczej albo w Onecie, to naprawdę miałbym depresję. To są wszystko media, które działają na pewnym froncie ideologiczno-politycznej walki i nieważne, czy Trzaskowski jest dobrym prezydentem, czy złym prezydentem, on jest z Koalicji Obywatelskiej, trzeba go bronić, trzeba go lansować. Także w ogóle ja bym się tym nie przejmował, to jest takie urabianie opinii publicznej. Moje doświadczenia z rozmów z warszawiakami na ulicach, z zainteresowaniem programem, z zasięgami w internecie, z bardzo wielu różnych innych elementów pozwalają mi zakładać, że nie jest źle. Nie uciekają, bo rzeczywiście tych spotkań na ulicach Warszawy ma pan dosyć dużo. Oczywiście to można oglądać głównie w mediach społecznościowych, ale warszawiacy nie uciekają przed panem, jak się dowiedzą, że pan jest z Prawa i Sprawiedliwości? Nie ma żadnej agresji. Oczywiście są osoby, które są absolutnymi zwolennikami Koalicji Obywatelskiej czy tego rządu. I one odchodzą bokiem i nic nie mówią, ale nie ma żadnych aktów agresji. Są rozmowy. Moje materiały wyborcze nie są niszczone na ulicach Warszawy. To nie jest ten czas. Nie ma ich tak dużo. No, to też jest kwestia finansowania. No pan, mój konkurent zarzucił całą Warszawę swoimi zdjęciami. Praktycznie trudno przejść gdziekolwiek, żeby go nie zobaczyć, co też jest dowodem pewnych przemyśleń sztabu. Widać, odczuwają taką potrzebę, żeby całe miasto było w panu Rafale. To prawda, autobusy, które jeżdżą po Warszawie, też jeżdżą z podobiznami ze zdjęciami pana Trzaskowskiego. Czyli uważa pan, że będzie druga runda, że wtedy będzie może okazja do takiej debaty, która będzie transmitowana przez wszystkich. Ta debata powinna być, tak. Ta debata będzie ciekawa. To a propos PiS-u. PiS-owskie rządy były być może ostatnim ostrzeżeniem, jakie Polska, wolność i demokracja otrzymały od historii. To napisał. To jest duży komentarz w Gazecie Wyborczej na 16 stronie. To a propos tego, jak pan dowiedział się wczoraj, przedwczoraj z mediów, że były przeszukania w domu 25 chyba osób, w tym włamano się do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, to co pan pomyślał? Jaki jest pana komentarz do tych wszystkich wydarzeń związanych, czy to z przeszukaniami, czy to z komisjami, które są, czy to z działaniami w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, KRS-u? No, moja pierwsza myśl a propos tych ostatnich wydarzeń była taka, że człowiek walczący o życie, ciężko chory na raka, o czym wszyscy wiedzą, staje w sytuacji, w której do jego domu pod jego nieobecność włamują się jacyś funkcjonariusze, mimo że ma immunitet poselski, i to po prostu, już pomijam kwestie prawne, ale to jest draństwo tak po ludzku. I to jest chlebianie najgorszym gustom politycznym, bo oni to robią po to, żeby tych słabych osobno satysfakcjonować, zwanych silnymi razem. I to jest obrzydliwe. Jeżeli chodzi o wymiar taki państwowy i prawny, to mamy do czynienia z sytuacją, w której Donald Tusk uznał, że ponieważ ma poparcie Brukseli, Berlina, Paryża, ponieważ wie, że może oprzeć się na sędziach z Justitii i sympatyzujących z nimi, to oznacza, że ma dwie władze
zarówno trzy władze ma. Ustawodawczą, bo ma większość w parlamencie, większość wykonawczej, poza prezydentem, i sądowniczą. I może wszystko robić, jak mu się podoba, niezależnie od standardów demokratycznych. O czwartej władzy pan zapomniał. Media. Media, bo ja myślę jak prawnik, ale tak, zgadza się. I jeszcze, no to możemy dodać i samorządową, czyli wszystkie największe samorządy, najbogatsze. I uznał, że mu wszystko wolno i on podpali Polskę. To, co robi, to jest złamanie... Znaczy, to co każe robić innym, bo zauważmy, przecież on nic nie podpisuje, prawda? Kazał Bodnarowi wchodzić do prokuratury, przecież on nic nie podpisał. Wszyscy wiemy, że to trwało karkołomnie, bo pan Bodnar nie do końca był zapewne przekonany co do legalności tych działań, ale w końcu został złamany i zaczął robić to, co robił. Także to jest podpalanie Polski, łamanie elementarnych zasad demokracji. Ja się zgodzę... z takim komentarzem Roberta Mazurka, że karma wraca, no bo to jest tworzenie precedensów politycznych. Nikt nigdy takich rzeczy nie robił, nikt nigdy nie wchodził do domów ludzi objętych immunitetem, nikt nigdy nie wparowywał do Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej z policją i to jest... No nikt nie... Nikt, ale jednocześnie, nikt, panie redaktorze... Nikt nie wyłączał telewizji. No to już w ogóle, oczywiście to straszny dzień był. Ale z drugiej strony, jak się nad tym zastanowimy od takiej politologicznie, bo Donald Tusk nie myśli ani o demokracji, ani o wolności, ani o praworządności. To nie jest człowiek, który się przejmuje takimi rzeczami. On myśli makiawelicznie, więc jego rozumowanie jest tego rodzaju, że Prawo i Sprawiedliwość zaczęło z powrotem zyskiwać poparcie społeczne w sondażach bardzo szybko, bo 100 dni po wyborach to jest bardzo szybko, więc wymyślił, że tuż przed pierwszą turą wyborów samorządowych, w której Platforma nie ma programu, rząd nie zrealizował obietnic, muszą zrobić coś, co przykuje uwagę wszystkich, o czym wszyscy będą rozmawiali, po to, żeby polaryzować scenę polityczną. I to zrobił. Tylko my na to, jako środowisko polityczne, nie odpowiedzieliśmy równolegle, a powiedzieliśmy, że to jest oczywista próba tego rodzaju i zostawiliśmy to na boku. Ale oczywiście to nie oznacza, że ta sprawa na zawsze zostanie na boku. A do czego zmierza pana zdaniem Donald Tusk? Donald Tusk będzie żonglował obecnie. Z jednej strony będzie właśnie starał się schlebiać gustom tych najniższych, powiedzmy moralnie gustom swoich zwolenników, czyli tych silnym razem. I będzie robił tego rodzaju próby rozliczeń, będzie próbował właśnie dzielić społeczeństwo, będzie różne siłowe rozwiązania takie, które będą przykuwały uwagę nam suflować. Jednocześnie będzie w mediach uśmiechnięty, wrzucał TikToki z młodzieżą i taki wspaniały, starszy polityk, który ratuje Polskę po to, aby powiem brzydkim określeniem, ale zmłotkować Kosiniaka, Hołownię, Czarzastego, a potem na sam deser Trzaskowskiego i wystartować w wyborach na prezydenta Polski, ponieważ on chce być prezydentem Polski, bo to mu zamknie całość i wtedy to byśmy dopiero zobaczyli, gdyby wygrał, co się wydarzy, jakby miał pełnię władzy, bo jedynie wszystko na prezydencie w tym momencie, tak naprawdę cały system i wszystkie nasze wolności są zawieszone. Jakby nie było prezydenta, to byśmy mieli bardzo straszliwe czasy. Bardzo straszliwe. No tak, ale to opowiedział pan o osobistych planach Donalda Tuska, ale są też plany dla Polski, w jakim kierunku Rzeczpospolita ma zmierzać, jaki jest ten cel. Dla Polski? Ach, oczywiście. No to celem tego, żeby on miał władzę, jest po pierwsze zniszczenie doszczętne prawicy i on bardzo by chciał i dlatego kombinuje. Właśnie myśli pan z taką możliwą potencjalną, na przykład delegalizacja Konfederacji, delegalizacja Prawa i Sprawiedliwości? Nie, delegalizacja sama w sobie nie, bo on jest zbyt wytrawnym politykiem. On potrzebuje mieć przeciwników po to, żeby trzymać ich w klatce i przeciągać kijem i ich denerwować, bo no, musi mieć jakichś przeciwników. Więc tego by nie zrobił, chociaż w pewnym momencie ja się zastanawiałem gdzieś na początku jego rządów, czy on nie rozważa jakiejś formuły Berezy Kartuskiej pod publiczkę, ale myślę teraz, że nie. Nawet po tych przeszukaniach? Tak, nadal myślę, że nie. Chociaż no, nigdy nie możemy mówić nigdy, jak dowodzi historia, ale jednocześnie on chce doprowadzić do sytuacji, w której, szczególnie jeżeli Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, chce doprowadzić do sytuacji, kiedy więzy euroatlantyckie zostaną bardzo mocno rozluźnione. On postawi na Berlin, on będzie chciał przyjęcia euro w Polsce i będzie chciał uczynić z nas taki średni land europejski z bardzo mocno ograniczoną suwerennością i to jest
jego agenda polityczna, no to, co on robi, jeżeli chodzi o różne projekty gospodarcze, to zdaje się, że właśnie do tego poziomu chce nas sprowadzić i to jest przerażliwe, ale my mu na to nie pozwolimy. Znaczy, ja głęboko wierzę, że ten plan nie zostanie zrealizowany, bo on mocno się przecenia też w tym wszystkim. Ale taki kierunek obrał i wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość no może rozmaite deklaracje składać. Teraz zacytuję Jarosława Kaczyńskiego. Przedstawiciele władz powinni ponieść konsekwencje prawne za zmianę ustroju w Polsce siłą. Prawo przewiduje w takim wypadku od 10 lat do dożywocia i Donald Tusk kwalifikuje się do takiej odpowiedzialności. Moje słowa dotyczą wszystkich, którzy biorą udział w tych działaniach. To wygląda na to, że ta huśtawka się jeszcze bardziej rozbuja. Te nastroje będą z dwóch stron coraz bardziej radykalne. Radykalne jest postępowanie Donalda Tuska, ale też potencjalnie bardzo radykalna odpowiedź. Ta wojna polsko-polska, mimo tego, co dzieje się na świecie, będzie trwała i nikt nie ma pomysłu i może nie może mieć pomysłu na to, jak ją zakończyć. No tak, ale to jakby pan redaktor dotknął samego rdzenia problemu, tak, że środowiska opozycji antykomunistycznej, postsolidarnościowe podzieliły się na dwa nurty. Jeden, który się połączył z PZPR-em i tym wszystkim, co postkomuniści są reprezentowali, a drugi opowiedział się przeciwko. I ten spór dzieli. Wie pan, jako młody, ja mam 36 lat i moje doświadczenia są tego rodzaju, że kiedyś budowałem pomnik jako wojewoda kapelanowi Solidarności, który pomagał ludziom internowanym. I chciałem, żeby to było ojcu Miecznikowskiemu, Stefanowi Miecznikowskiemu. Wspaniała postać, człowiek, który nigdy nie chciał mieć pomnika, więc nie ma większej satysfakcji niż mu taki pomnik zbudować. I zaproponowałem, żeby wszystkim, którym pomagał, byli w komitecie poparcia, niezależnie od tego, jakie spory polityczne ich dzielą, a byli obok niego wszyscy i ludzie, którzy później byli w Uniwarności, w Porozumieniu Centrum, i w ZHN-ie, no szerokie grono. I teraz oni są i w Prawie i Sprawiedliwości, i w Koalicji Obywatelskiej, no w Lewicy oczywiście nie. Zaproponowałem wszystkim, łącznie z profesorami, którzy już nie są aktywni politycznie, a sympatyzowali na przykład z Unią Wolności w pewnym czasie. I wreszcie sobie wyobrazić, że im bardziej ktoś jest w tej bańce Koalicji Obywatelskiej, tym nie ma możliwości nawet wzięcia udziału w takim wydarzeniu, które dotyczy historii, która kiedyś ich łączyła. Ja byłem bardzo ciekawy, jak ci ludzie się zachowają, czy wrócą pamięcią do tych lat 80. i pomyślą sobie, no dobra, kiedyś byliśmy razem, możemy stanąć przy pomniku ojca, któremu wiele zawdzięczamy, a potem się rozejdziemy. Nie byli nawet w stanie. Tak głęboko są te podziały zakorzenione i to jest ogromny problem naszej rzeczywistości. Było takie badanie, które mówi o tym, że wyborcy Platformy Obywatelskiej bardziej nienawidzą wyborców Prawa i Sprawiedliwości niż w drugą stronę, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są otwarci bardziej na dyskusję ze zwolennikami Platformy Obywatelskiej. Ale to wie pan, bo to jest kwestia pewnego schematu intelektualnego, który im tu leży wyborcza i podobne media im do głów zaaplikowały i powstały pewne stereotypy, które oni już uznają za własne. I to widać wszędzie, nawet w filmach po prostu. Jak pan redaktor albo nasi słuchacze oglądali, był taki bardzo popularny i nominowany film w Polsce, Boże Ciało się nazywał. To mnie się bardzo nie podobał i nie byłem w stanie go obejrzeć, ale nie byłem go w stanie obejrzeć, dlatego że tam Polska prowincja, Polska powiatowa, Polska lokalna została pokazana przez schematy, kalki myślowe człowieka, redaktora Gazety Wyborczej, chociaż każdy, kto tam był, wie, że tak to nie wygląda. I na tym polega problem. I jak pan redaktor mnie pyta, jak rozmawiam z warszawiakami na ulicach, to bardzo dobrze, bo oni ze mną stają, zaczynają rozmawiać i mają pewien konfuzję, tak, że to, co czytają w Wonecie czy Wyborczej, nie pokrywa się z rzeczywistością. Tylko, że nie da się tego przełamać nawet tysiącem spotkań na ulicy. Tak jest, że w Europie ta taka koncepcja połączenia postmodernizmu, który króluje w filozofii z marksizmem, mają swoją własną agendę, mają swoje własne koncepcje dotyczące tego, jak powinien żyć Europejczyk, powinien być, niekoniecznie powinien coś posiadać, niekoniecznie powinien zmienić sposób
sposób swojego życia. I takie koncepcje, te koncepcje są realizowane przez prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie. Jakieś fragmenty albo jakaś, widać taką filozofię? Tak, ale on nie jest intelektualistą, on jest ideologiem propagandystą, który bierze te postulaty po prostu na swoje sztandary. Bierze je z powodów koniunkturalnych, bo on lubi być modny, więc po prostu bierze to, co jest modne i próbuje aplikować. Tak, niewątpliwie. Ale nie sądzę, żeby on był jakoś intelektualnie z nimi zżyty. To jest po prostu koniunkturalista. Podstawowy spór w tym wymiarze między, powiedzmy, prawicą a tą całą lewicą dotyczy tak naprawdę przekonania o naturze człowieka. Oni wierzą, że jest plastyczna, że można człowieka sobie lepić, jak im się podoba, narzucać, przekształcać na różnego rodzaju sposoby, a my zakładamy, że ta natura jest niezmienna, niezależnie od czasów i miejsca. Oczywiście różni ludzie z różnych tytułów wywodzą, jedni od Boga, inni z natury, to można dużo o tym mówić, tak? Ale różnica jest zasadnicza. I oni próbują, te wszystkie eksperymenty polegają na próbie ulepienia, tylko że to się nie uda, bo natura jest niezmienna i pomysły pana... Pan Trzaskowski próbuje uchodzić obecnie za centrystę w tych wyborach, ale jest lewicowym skrzydłem Platformy Obywatelskiej i kocha te wszystkie agendy. No nieprzypadkowo organizacja ekologiczna, tak zwana, ten strajk jakiś tam, ma apartament w Warszawie 100-metrowy za jakieś śmieszne pieniądze. No przecież on im go dał. I teraz pan redaktor sam może nam powiedzieć, czy media na przykład konserwatywne albo think tanki konserwatywne na takie wsparcie miasta mogą liczyć. Więc to dowodzi pewnej zasadniczej skłonności tego człowieka do promowania pewnych postaw. Tylko, że wie pan, to jest tak jak na Kubie, no można, albo w Korei Północnej, ale jak na Kubie, no można tworzyć takie społeczeństwo komunistyczne, brać mózgi, a ostatecznie i tak upłynie 100 lat, a system się przewróci, a ludzie pozostaną tacy, jacy byli. Tylko 100 lat, no to jest jednak dużo czasu. Tobiasz Bochański, kandydat w wyborach na prezydenta Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość, jest gościem Poranka Wnet, 8:38, no to jest taka chwila, żeby porozmawiać o Warszawie. Pana pomysł na Warszawę, przepraszam za takie ogólne pytanie, ale jest jaki? Pomysł ogólny na Warszawę? Po pierwsze, poważna reforma miasta, dlatego że jak popatrzymy na Warszawę, to widzimy wspaniałe wieżowce Woli, widzimy biznesy, widzimy, że miasto się zmienia. I wszyscy mają wrażenie popularnie, że Warszawa się rozwija i trafnie. Tylko trzeba zadać pytanie, dzięki komu, dzięki czemu się rozwija? Bo ja stawiam tezę, dzięki warszawiakom, dzięki przedsiębiorcom, dzięki ludziom kreatywnym, którzy albo się tu urodzili, albo tu przyjechali realizować marzenia, ale nie dzięki prezydentowi. A prezydent jest od tego, żeby całą machinę urzędniczą zaprząc do tego, żeby ona w synergii działała z rozwojem miasta. I jak zastanowimy się, co on takiego zrobił w ciągu ostatnich 5 lat, to tego nie widać. A dlatego potrzebujemy bardzo głębokiej reformy. Musimy zreformować Urząd Miasta. Mamy 70 burmistrzów i wiceburmistrzów, 1500 wydziałów, biur, pełnomocników. Mamy pełnomocnika do spraw Wisły, mamy pełnomocnika do spraw zajmowania remontu w pasie drogowym. To jest jakaś gargantuiczna, wielka struktura organizacyjna, która niczemu nie służy. To jest pierwsza rzecz, żeby to zreformować, żeby zaczęło skutecznie działać, a potem trzeba przejść do rozwiązywania problemów. Bo mamy korki, mamy problem mieszkaniowy, mamy problem z demokracją lokalną. Mamy problem z planami zagospodarowania przestrzennego. Mamy problem nawet z ekologią. Mamy problem z siecią transportową. Wymieniać ich można bardzo dużo i co jest najboleśniejsze, to że jesteśmy w najbogatszym samorządzie, najludniejszym samorządzie, który powinien świecić przykładem dla wszystkich pozostałych, a jednocześnie musimy uporządkować tutaj elementarne sprawy, które w samorządzie już dawno powinny być rozwiązane i powinniśmy myśleć o wielkich projektach rozwojowych, a nie możemy w tym momencie, bo mamy kulę u nogi. Myślę, że będzie okazja o tym porozmawiać, ale już po świętach Wielkiej Nocy teraz jest. Dzisiaj jest Wielki Czwartek. To jeśli ma pan siłę i ochotę, proszę złożyć. Może pan, ma pan prawo złożyć życzenia słuchaczom Poranka Wnet. Miło mi. No ja oczywiście jeszcze troszeczkę jakby za wcześnie pan redaktor złapał Wielki Czwartek. No dzisiaj na pewno o 10:00 fajnie zapraszam warszawiaków, jeżeli mają możliwość, żeby poszli na mszę do katedry świętego Floriana, bo to jest wyjątkowe wydarzenie i tam będzie biskup Kamiński odprawiał bardzo ważną Eucharystię. A jeżeli chodzi o życzenia, to
ja życzę wszystkim naszym słuchaczom, żeby nigdy nie podupadali na duchu, niezależnie jak straszna, czy jak smutna dla nich jest rzeczywistość, którą oglądają w mediach, czy jej się przyglądają. Niech pamiętają i z tych świąt płynie bardzo głęboki i ponadczasowy przekaz o zwycięstwie życia nad śmiercią, o sprawach, jakby to ująć, panie redaktorze, pan złapał, teraz na metafizykę się nie przygotowałem, ale o tym, że dobro jest zawsze ponadczasowe, jest wieczne i niezależne od jakichkolwiek mrocznych okoliczności. A to, co najważniejsze, to należy w tym czasie czytać Ewangelię, dlatego że opowieść, ta historia o ukrzyżowaniu Chrystusa i o ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu jest jedną z najbardziej przejmujących, najbardziej głębokich, najbardziej symbolicznych i metaforycznych opowieści, jaka w ogóle w historii cywilizacji świata powstała i została napisana. O czym powiedział Tobiasz Bochański, doktor praw Tobiasz Bochański, kandydat na prezydenta Warszawy z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Bardzo dziękuję, było miło spędzić ten poranek z Państwem. To i proszę też zapamiętać adres patronite.pl/radiownet. Można zostać prezydentem na naszym pokładzie, zostać nie można, ale kapitanem albo bosmanem, albo marynarzem, albo admirałem na pewno. Proszę się z tym zapoznać.